Małgorzata Obczowska nie była sobą. Tak zachowywała się w PNS. Nie może pogodzić się z odejściem Nowickiego. 29 czerwca był ostatnim odcinkiem, w którym Łukasz Nowicki zasiadł na kanapie w roli prowadzącego program Pytanie na śniadanie. Czwartkowe wydanie programu było pełne emocji, a Małgorzacie Obczowskiej pożegnanie z współprowadzącym przychodziło z dużym trudem. Prowadzący zdecydował się rozstać z programem, by więcej czasu spędzać z rodziną oraz skupić się na pracy w teatrze. Małgorzata Obczowska żegna współprowadzącego. Małgorzata Obczowska na przestrzeni całego odcinka rzucała komentarze odnośnie pożegnania redakcyjnego kolegi. Prowadząca obejmowała Łukasza Nowickiego ramieniem, a także nazywała go słoneczkiem i mówiła o złamanym sercu redakcji. Wyszło słoneczko do nas, no i nasze słoneczko, Łukasz Nowicki, powiedziała. Ale grzeje w plecki, czujesz? Gosia Obczowska, przedstawił ją współprowadzący. Grzeje i ogrzewa nasze złamane serca, dodała. Łukasz Nowicki starał się zmienić temat. Łukasz Nowicki nie chciał jednak tak łatwo poddać się nostalgicznemu wydźwiękowi słów Małgorzaty Obczowskiej. A w Gwiezdnych Wojnach były dwa słońca, pamiętasz? Jak Luke Skywalker na wzgórzu stoi na Tatooine i są dwa słońca. Piękna scena z cudowną muzyką Johna Williamsa, powiedział. A ja cały czas nawiązuję do tego, że jesteś z nami po raz ostatni, próbowała mu wejść w słowo współprowadząca. Wiem, a ja zmieniam temat, sparował jej komentarz. Łukasz Nowicki żegnany w mediach społecznościowych. Łukasz Nowicki spędził w roli prowadzącego Pytanie na śniadanie 13 lat. W tym czasie doczekał się wielu fanów wśród widzów śniadaniówki Telewizji Polskiej. W mediach społecznościowych formatu można zobaczyć wiele komentarzy osób żałujących, że zdecydował się pożegnać z programem. Już mi smutno, że pan Łukasz po raz ostatni prowadzi program, ale za to ten uśmiech cudowny pozostanie z nami na zawsze. Szkoda, bardzo szkoda, będzie brakowało najbardziej naturalnego i spontanicznego prowadzącego. Panie Łukaszu, bez pana będzie smutno. Mało jest tak kulturalnych i na poziomie, a nade wszystko tak dowcipnych osób. Mam na myśli pana.